nauczymy się. Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki. Nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, ma kręcone włosy, chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce, zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Dzień, dziś tu nauczymy się. Bałwan. To był mroźny, zimowy poranek. Ślimak Bartek zapukał do drzwi Basi. Chodźmy pozjeżdżać na moich sankach! Basia szybko założyła zimowy płaszczyk, czapkę, szalik i rękawiczki.
Usiadła na sankach, a mały ślimak zaczął ją ciągnąć. Później śnieg przestał padać. Bartek i Basia cieszyli się zimowym słońcem. Zjechali ze stromej górki. Zobacz, jaki świetny bałwan! Zawołał Bartek. Orety! Wpadniemy na niego! Ale było już za późno. Sanki wpadły w bałwana, który stał na końcu górki. Skaleczyłaś się? Bartek zapytał Basię. Nie, ale zniszczyliśmy bałwana. Niestety, całkiem się przewrócił, powiedział Bartek. Zjem jego marchewkowy nos. Urządźmy bitwę na śnieżki. Mamy mnóstwo śniegu z bałwana. Basia i Bartek zaczęli ciskać w siebie śnieżkami. To była świetna zabawa. Wkrótce z bałwana prawie nic nie zostało. Wtedy pojawił się Baltazar i przywitał się z przyjaciółmi. Chcesz porzucać śnieżkami? Nie mam na to czasu. Przyniosłem garnek i szalik dla bałwana, którego wczoraj zbudowałem. Widzieliście go? Bartek i Basia spojrzeli na siebie. Orety! Szepnął Bartek. Baltazar szuka bałwana, którego zniszczyliśmy. Nie mieli odwagi powiedzieć Baltazarowi, że zniszczyli bałwana. Nie, nie widzieliśmy żadnego bałwana. Nigdzie go nie ma. Przyjaciołom zrobiło się przykro z powodu Baltazara. Nie płacz, powiedział wreszcie Bartek. Zbudujemy nowego. Dobrze, powiedział Baltazar, pociągając nosem. Basia zrobiła największą kulę, tę na samym dole. Baltazar zrobił środkową, czyli brzuszek bałwana. A Bartek zajął się najmniejszą kulą, czyli głową bałwana. Później Basia podniosła Bartka, żeby mógł włożyć głowę na miejsce. Bałwan był niemal skończony. Baltazar mógł wreszcie zawiązać pasiasty szalik wokół jego szyi. Bartek skoczył wysoko, żeby założyć bałwanowi garnek na głowę. Wygląda naprawdę wspaniale! Powiedział radośnie Baltazar. Baltazarze, musimy ci coś powiedzieć. To my zniszczyliśmy pierwszego bałwana. Wjechaliśmy w niego sankami, ale to był wypadek. Co? Wy to zrobiliście? Baltazar był bardzo zaskoczony, ale szybko wybaczył przyjaciołom. Ten bałwan wygląda dużo lepiej, zauważył. Chodźcie, zjedziemy razem na sankach. Bartek, Basia i Baltazar bawili się na śniegu aż do zmroku. Tym razem bardzo uważali na nowego bałwana. Dziś tu nauczymy się. Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale orety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę.
Tak, piłka. To ona jest winna i te nieznośne mrówki. Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę? Wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół? I każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł. Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Dziś tu nauczymy się. Wodny ślimak. Bartek, Basia, Baltazar i Matylda siedzieli na łące. Chciałbym też mieć kuzyna, kogoś z rodziny, kto mieszka daleko stąd, powiedział Bartek. Ale masz dalekiego kuzyna. Ślimak wodny to przecież też ślimak, powiedziała Matylda. Naprawdę? Bartek z radości podskoczył. Gdzie mieszka ten wodny ślimak? Nigdzie. Wydaje mi się, że wodne ślimaki nie istnieją. A właśnie, że tak. Wiem, gdzie on mieszka. Ma malutki domek przy okrągłym stawie po drugiej stronie lasu. Gadasz bzdury, powiedziała pszczoła. Chodźmy do okrągłego stawu się przekonać. Zaniosę was tam, zaproponował Jerzchenio. Dotrzemy na miejsce przed zmrokiem. Hurra! Ucieszył się Bartek.
Wezmę pojemniki z tlenem, żebyśmy mogli zanurkować na dno stawu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar wskoczyli do jeżowego rydwanu i pojechali nad okrągły staw. Gdy dotarli na miejsce, zrobił się późny wieczór. Rydwan odjeżdża! Krzyknął Baltazar, ale było już za późno. Jeżowy rydwan stoczył się do wody. Dziś jest już zbyt ciemno. Prześpimy się, a jutro rano będziecie mogli zanurkować na dno stawu. Na pewno znajdziecie tam rydwan. Henio pocieszył przyjaciół. Następnego dnia Bartek obudził się z samego rana. Zobaczcie, lilia wodna rozłożyła płatki. Ktoś stoi na liściu i macha do nas. Kim jesteś? Witajcie, jestem Ślimak Szymon. Mieszkam na dnie okrągłego stawu. Widzisz, Baltazarze, wodne ślimaki naprawdę istnieją. Mam swojego kuzyna. Ślimak Szymon nie rozumie, dlaczego Bartek był tak szczęśliwy. Ale wtedy Basia opowiedziała mu, po co przyjechali. Tak się cieszę, że cię poznałem, kuzynie, powiedział wodny ślimak. Szymon, pomożesz nam odnaleźć rydwan, który stoczył się do wody? Zapytała Matylda. Z przyjemnością! Chodźcie za mną! Odpowiedział wodny ślimak. Przyjaciele założyli kostiumy kąpielowe i zanurkowali w okrągłym stawie. Tutaj mieszkam, z dumą wyjaśnia Szymon. Przyjaciele usłyszeli straszny syk. Basia, Bartek i Baltazar i Matylda ukryli się za domkiem. Nie bójcie się, to mój przyjaciel, wodny wąż. Powiedz, nie widziałeś przypadkiem na dnie małego rydwanu? Złapcie mnie za ogon, zaprowadzę was do niego. Tam jest. Zasyczał wąż. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar ucieszyli się. Udało się! Powiedział Henio. Z radością powitał swoich małych przyjaciół. Wybierzmy się na wycieczkę po stawie! Zasugerował Szymon. Wszyscy usiedli na liściu lilii, a Szymon zaczął wiosłować. Powinniśmy wracać! Powiedziała Basia, gdy zaczęło się ściemniać. Oj, zostańmy jeszcze trochę! Poprosił Bartek. Przyjedziemy tu kiedyś, zapewniła Bartka Matylda. Jeż Henio już czekał na przyjaciół. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar pożegnali się z Szymonem i wyruszyli do domu. Następnego dnia Bartek i Basia namalowali kolorowe obrazki ze swoimi odległymi kuzynami.